Hej ekipa, witam was, Stanium, witam was ponownie we Frostpunk DLC Uchodźcy. Powiem wam szczerze, jest mróz, jest głód, jest źle, jest coraz gorzej, a my musimy sobie w tym klimacie niestety radzić. Przyznaję, będzie to spore wyzwanie, brakuje nam rąk do pracy, zdecydowanie brakuje nam rąk do pracy. Przyznaję, DLC Arki, jak i oryginalny nowy dom były według mnie jakoś łatwiejsze. Nie wiem, z czego to wynika, czy z tego, że w Arce mieliśmy automatony od razu dostępne i mogliśmy szybko pozyskać kolejne. W nowym domie ta temperatura dłużej się trzymała, tutaj już widzicie, że dnia 7 mamy minus 50 będzie, więc będzie naprawdę zimno, no ale pozostaje nam chyba tylko to finalnie przetrwać. Nie mamy innego wyjścia, jak sobie po prostu z tym radzić. Jak sobie poradzimy? Czas okaże, czas pokaże. Póki co, tutaj badam tartak, raczej będę badał tartak, jak tylko wybiję godzina 6. Tu już mi budują balon obserwacyjny, więc za chwilę zbadamy, jak ten Frostland będzie wyglądał. Zadanie finalnie 250 osób musi przeżyć. Jeszcze 7 grup uchodźców do nas dotrze. Wybudujemy za chwilę balon i uratujemy dzieci zakrętu. I mamy balon obserwacyjny gotowy. Nie jesteśmy już odcięci od świata. Teraz nasi mieszkańcy będą mogli badać otaczający nas guszem Frostland. Oczywiście zbadamy to bardzo szybko, tylko pytanie. Ja tutaj drewna nie mam, więc nawet nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Szkoda, bardzo szkoda. Pytanie, czy w jakikolwiek sposób jestem w stanie drewno zebrać tutaj. Ile tam? 40 drewna? W jakikolwiek sposób? Nie. Nie ma opcji, musiałbym chyba porozbierać wszystkie te domy, żeby starczyło, a tego na pewno nie będę robił, więc nie kombinuję, nie zmieniam, nic nie modyfikuję. Zostawiamy, o tutaj widzimy, kolejna boja poleciała, bardzo fajnie mi się podoba to wszystko. I słuchajcie, za prawie 2 dni 15 nowych robotników. Całkiem spoko wynik, liczę na to, że będzie więcej. Tutaj za chwilę będzie księga praw dla nas dostępna, więc będzie tego jeszcze lepiej. Na to właśnie czekam, żeby faktycznie tutaj coś w tym kierunku zadziałać. A nowe prawa dają nam oczywiście opcję dodatkowe racje dla chorych. Zdecydowanie to jest spoka opcja, żeby tutaj dokarmiać ich, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, więc jak najbardziej realizujemy w tym kierunku. No i działamy, słuchajcie, działamy dalej. Czekamy na rozpoczęcie dnia pracy. Oczywiście tutaj kolejni chorzy, no niestety, kolejni głodni, kolejni bez domów. Oj, ciężki klimat, ciężko. Zobaczymy jak tutaj wszystko się rozwinie, jeżeli chodzi o żywność. Tutaj niedługo nam przywiozą tej żywności trochę, więc jakoś sytuację podratujemy. Jeszcze chodzi o zapasy. 53 drewna, 700 jednostek, ponad 750 węgla. Tu mamy 200 węgla, jeszcze drewna też mamy. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jeżeli chodzi o zasoby, zapasy. Tutaj też dzieci mógłbym ruszyć, żeby do roboty. Stali 79, więc troszkę inżynierów też mamy. Będzie co robić. No dalej chłopcy, przed nami jeszcze dużo pracy. No zdecydowanie tak, zdecydowanie bardzo dużo pracy. Ale potrzeba mi drewna, żeby odpalić tą strukturę. Ile tutaj potrzeba finalnie drewna? Zaraz sobie podejrzę. Tutaj, żeby zrobić 3 sztuki drewna, żeby to ładnie ogarnąć. Zobaczymy. 2 sztuki i 4 sztuki. Możemy z tego już zabudować, żeby tutaj produkcja dalej ruszyła. Więc proszę się tym pilnie zająć. Tutaj myśliwi, za chwilę wybierzemy, o tutaj myśliwych mamy i przydzielamy ich w to miejsce do drewna. Już wiemy oczywiście jak działa to, ta wydajność. I oczywiście oni teraz nie będą przyszli tutaj, bo oni nawet są poza miastem. I oni tutaj przyjdą dopiero jak odpoczną, bo właśnie ta wydajność jest związana z tym, że oni muszą najpierw powrócić, odpocząć i dopiero wtedy się zająć tymi dodatkowymi zadaniami. Całkiem logiczne, całkiem zrozumiałe dla mnie. I póki co też muszę zastanowić się, jak tutaj mogę jeszcze kogoś gdzieś przydzielić do jakiejś pracy. 6 drewna, wiecie co, jakbym tutaj wrzucił ich jeszcze na chwilę, dosłownie, żeby to zebrać, bo jak najszybciej tego drewna chcę zebrać, więc proszę inżynierów tutaj zaangażować. Bardzo szybko dużo drewna potrzebuję, więc im szybciej, tym lepiej dla mnie. No tak jak powiedziałem, brakuje nam rąk do pracy, innego wyjścia, słuchajcie, nie ma. I tutaj, jak widzicie, tutaj wyjdziemy, idzie odpocząć po polowaniu 13. Leczenie 1, w trakcie leczenia 1, więc jak widzicie efektywność, no tutaj brakuje dużo, brakuje do tej naszej mega efektywności. Jak tutaj mniej niż godzinę za chwilę będzie tartak, bardzo się cieszę, że szybko to ogarniają, więc za chwilę będziemy mogli, dobra, mamy to, więc teraz tartak zamykamy. I co chcemy dalej? Młot węglowy, huta, tutaj jest ogrzewanie tylko węzeł, ale z węzła na razie nie chcę. Wydaje mi się, że w stali to jeszcze mamy pod dostatkiem, więc młot węglowy według mnie na CITO zbadamy. Stąd naszych inżynierów zabieramy.
ci wydajność 7. Patrzcie, idzie jeść po polowaniu, kurczę, i tak na nich polegać, nie? Tak jest na nich polegać, no niestety. Ale zasoby ogarniamy jak najszybciej. I teraz tak myślę, gdzie tutaj zbudować. Tu jak za bardzo wjadę, to tutaj odpada. Tak samo się nic tu nie zmienia. O, tutaj byłoby, no ale tutaj niszczymy zasoby, więc bez sensu. Tu już przychodzimy, czyli trzeba to finalnie będzie postawić. Tak, i to wydaje się jak najbardziej sensowne. Żeby to było skondensowane też koło siebie. Nie chcę też wchodzić na strukturę związana tu jest z węglem, na wszelki wypadek. I w takim razie to miejsce idealnie zostawiam. Nie zmieniam tego. Idziemy teraz tu drewnem. Tak, i tutaj brakuje 5 drewna. Jak zgarniemy 5 drewna, to dodatkowo tartak zbudujemy bez większego wyzwania. W czym taki zamysł jest? Szkoda, że nie mogę tego drewna wydać tutaj, no ale wiemy, że to jest potrzebne. Strata stali zasoby wyczerpane, czyli tu się stale zebrała. Spoko. 8, czyli już mamy to drewno, możemy tutaj budować, więc jak dobrze pójdzie, to jeszcze tartak dzisiaj uruchomimy. Choć szczerze wątpię, bo akurat to raczej jest niewykonalne. 14 do 16 trzymamy naszych pracowników przy tych tutaj skrzyniach. Ale jak widzicie, o, 87 nagle wskoczyło. Troszkę do 17 może, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak tu w ogóle tym lawirować, tym ich czasem pracy. 16.33, oni też muszą tutaj powrócić, żeby odpocząć troszkę przy tym. Dobra, do 17 ich zabieram później. 15, no to zawsze to jest coś. Albo z drugiej strony, słuchajcie, niech popracują tu jak najdłużej, do 18, a później ich tutaj po prostu dłużej, później pójdą na to polowanie. Bo widzę, że kuchnia i tak daje radę, nie mam z tym większego problemu. A dzięki temu może wyzbieramy faktycznie te zasoby. Tutaj troszkę z tą nadzieją zaszaleję, ale przyznaję, potrzeba mi jak najszybciej zebrać to drewno. Mięso zdąży, a tartak będzie gorzej, jak nie zaczniemy działać. 68. Ok, słuchajcie, mamy grupę, którą już mogę wysłać, to jest najlepsze. Patrzcie, gdzie mam 5 robotników? Tutaj mam 5 robotników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj wysyłam 5 w to miejsce, żeby od razu poszła drużyna. I już opuszczony obóz. Kilka zniszczonych chat, nie widzimy śladów życia. Zobaczmy w takim razie, co tu jest. Jakie tu jest zagrożenie. Natomiast mamy 30, słuchajcie, drewna. Czy słusznie zrobiłem, że tutaj wydałem 4 godziny? No i tak tutaj nie zdążą więcej zrobić. Brak dachu nad głową. Kapitani mieszkańcy niepokoją się brakiem schronień. Trudno im się dziwić. Chorują od spania na zewnątrz. W tej lodowatej temperaturze. Lepiej jakiś temu zaradzimy. Zapewnimy schronienie spokojnie. I takie rzeczy się robiło. Tutaj jak dobrze działacie, to za chwilę skończą to drewno. Zbierać tu tak samo. Oczywiście te baraki zbieracze i tak by to zebrali. Znaczy tego nie akurat, ale to by zebrały. Tak samo tutaj by zebrał. Ale i tak dzięki temu mamy więcej drewna do dyspozycji na sam początek, tak? I mam, słuchajcie, i tu zebrali, idealnie 15 od razu tu przyrzucą. Tutaj skończą tylko zbierać, bo tu są dosłownie parę sztuk, które nam się przyda zdecydowanie w przyszłości. 50 też skończyli, słuchajcie, więc mogę ich tutaj, niech odpoczywają. Nie ma problemu, mogą odpoczywać, ale na polowanie tak czy jak później pójdziecie. I widzicie, oni finalnie poszli, wydajność wprawdzie. Oni muszą zjeść, tam widzę troszkę odpocząć, ale i tak pójdą polować. Tak samo ci za chwilę też będą to ogarniać. Więc chyba pomysł był słuszny, że jednak ich wyczerpuje do takich, właśnie wiecie, to jest tak faktycznie przeciążenie ich pracą. Oby mi się to nie odbyło na chorych, ale zobaczymy. Teraz mógłbym popracować na tym, żeby faktycznie coś tutaj pacjentów, no ale pytanie, czy ja chcę w ogóle ich 6 godzin, 19 godzin, 5 godzin. Teoretycznie mogę przyspieszyć, ale wiemy, że za chwilę będziemy mieć masę głodnych. No patrzcie, że mamy 4 sztuki jedzenia, 4 głodnych. To chyba nie będę ryzykował jednak tym. Zwłaszcza, że kolejne grupy, no 20 godzin jeszcze. To i tak rąk do pracy nie mamy. Nie wiecie, oni dopiero teraz o 22 idą polować. Gdzie oni wrócą do nas gdzieś koło 9. Ale w sumie i tak oni na razie mi tutaj nie będą potrzebni. Bo ci, co mieli pracować tutaj, to swoje zrobili. Inżynierów, słuchajcie, a w sumie mogłem tu inżynierów podpiąć. Czemu ja tego nie zrobię? A w sumie tak, bo to od 8 do 18, więc nawet nie było sensu. Ale teraz inżynierowie już pracują. W tym oto miejscu 8. A skąd mamy tylu inżynierów?
Tak się teraz zastanawiam, skąd ja tylu inżynierów dostałem? Albo tu miałem do węgla was. Jak z tym węglem stoimy? A z węglem nawet jest okej. Okay. No i dobrze, czyli dobrze by poszło. Gdybyśmy teraz zbudowali młot, to moglibyśmy już rozpocząć pracę nad deskami kreślarskimi. Idealnie 50 drewna mamy. Dzięki temu szybciej zabezpieczyć się przed tym chłodem. Dobra, jakiś pomysł jest na to, słuchajcie. Jakiś pomysł mamy, żeby tutaj zadziałać. Tutaj za chwilę sobie, mniej niż godzinę, więc finalnie trzymamy się dobrze z medycyną, o nawet 9. Dobrze trzymacie się, bardzo mi się podoba. Natomiast cała reszta, no nie wiem jak to ten temat ugryźć. Tutaj zdecydowanie chcielibyśmy niezadowolenie trochę spuścić w dół. Ale patrzcie, tutaj pracujemy w takich godzinach. Tutaj też muszą pracować dłużej, bo niestety to jest dla nas kluczowe. No i żywność, jak widzicie, ładnie pozyskują. Dobra, przyspieszamy, słuchajcie. 5 godzina, tu do 6 pracują oczywiście. Od 6, przepraszam. I lecimy z tym. Przynajmniej żyjemy, niewielu ma to szczęście. No tak. Kolejny dzień, kolejna zmiana w pracy, cóż takie życie. A my mamy opuszczony obóz. Dziennik robotnika. W byłym obozie znajdujemy zniszczony dziennik. Ostatni wpis brzmi: skończyliśmy dzisiaj budować generator dla Rordów. Możemy wreszcie wyruszyć do Londynu i sprowadzić tutaj w bezpieczne miejsce nasze rodziny. Aha, jasne. Zbieramy sobie 20 stali, 41 drewna. Z takimi zasobami od razu wracam do miasta, bo to jest dla nas łaska, ogromny spływ łaski. I mnie to bardzo cieszy, że tak. Z takimi zasobami zawsze możemy tutaj coś działać. Już ładnie się drewno, widzę, zbiera. To mnie bardzo uszczęśliwia. Zastanawiam się, czy finalnie stąd kogoś bym nie zabrał. Czy gdzieś kogoś tutaj nie przerzucił z robotników. Nie ma ich jeszcze. Aha, nie ma ich jeszcze w sumie. Tu dzieci oczywiście nie jestem w stanie podpiąć do pracy w tartaku. Tylko robotnicy. Musiałbym mieć prawo ciężkich tutaj, ciężkich warunkach, ale tego na pewno nie chcemy robić. Bo to już byłoby, prosiło się o ogromne kłopoty. Nie sobie pracują w kuchni, ich nam posiłki gotują. Tego nie chcemy zmieniać. I jak z tym drewnem? No, długo ta technologia, mniej niż godzinę. 99, słuchajcie, 99. Okej, okay, tutaj mamy do zebrania dyszkę. I tutaj mogę was przydzielić do tego drewna. Ci jeszcze nie wrócili, a my tak za chwilę drugi będziemy budować. Mamy technologię, dobra, słuchajcie, skoro mamy tą technologię, to ja wysyłam naszych na deski kreślarskie od razu. A ja już tutaj planuję, żeby zrobić tartak drugi. Szybciej drewno pozyskane, szybciej temat zabezpieczony. Tylko kurczę, tu jak się zbudować, to będzie wyzwanie. Tak zbudujemy. To jest chyba jedyna opcja tak zbudowania. No brakuje mi tutaj minimalnie. Ale chyba inaczej tego nie weźmiemy. Dwa tartaki już zdałyby nam egzamin. Brak przyległej ulicy, ale to nie jest problem. To się zbuduje wszystko. I 7 drewna, niech to ktoś to zbuduje, ale nie wiem, czy ktokolwiek ma, będzie miał siłę teraz to budować. No niestety. 70% wydajności. Grunt, że drewno jest, słuchajcie. Piękne zasoby drewna, ale widzę, że dużo tego drewna będzie szło i finalnie też chyba stal. Obstałem, że tego będzie sporo na potrzeba. Ale teraz ściągamy 5 tutaj. No wydajność, jak tam z węglem? No, mogłoby być lepiej, tak? Nie ukrywam. Może tą stal sobie darujemy? Ciężko stwierdzić, co byłoby lepsze dla nas teraz. Tutaj mogę ich rozdzielić. Dyszka tutaj. Tutaj max. Tutaj wrzucimy resztę. I tu do tego jeszcze troszkę osób. 5 sztuk drewna tam zostało, co to jest? Nic. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wydajność tutaj nie urośnie od tak, tylko oni muszą odpocząć. Ale innego wyjścia nie ma. Jak właśnie wykorzystywanie w taki sposób. Skrzynia z drewnem, zasób wyczerpany. O, i widzicie. I wrócili z dodatkowymi zasobami. Jak dobrze. I wysyłamy ich na zakręt. Zobaczmy, czy tam kogoś faktycznie uratujemy. Zasugerowali nam, żeby faktycznie w tym kierunku badać poszukiwaniem zaginionych dzieci. No i może tutaj faktycznie to będzie tak rozwiązane. Jak tutaj, za 5 godzin będzie 15 robotników. Super, to się bardzo dobrze składa. Ale tu 7 godzin, strasznie to. Oj, to zanim my to zbadamy.
Oni tak długo pracują, tak? Ale słuchajcie, no to jest wyzwanie niesamowite. Budujcie mi też przy okazji młot węglowy. Wydaje mi się, że nad młotem też już trzeba pracować. Stali jeszcze mamy, więc huta zdąży. Proszę, że nam stali teraz przynieśli. I mamy nowe prawo. Wiecie co? Wydaje mi się, że arena walk mogłaby nam pomóc troszkę rozwiązać problemy z niezadowoleniem, jakbyśmy tutaj taką arenę postawili. Chyba, że zrobimy... Pójdziemy w innym kierunku. Ideę, i właśnie o tą ideę was pytałem. Czy idziemy w domy modlitwy, czy straż sąsiedzką? Czy idziemy w prawo, czy idziemy w modlitwę? I w ramach testów chcę sprawdzić, jakie bonusy ma tutaj kwestia prawa. I tak jak tutaj podejmowaliśmy decyzję poprzednio, że modlitwa i fajnie modlitwa nam funkcjonowała, tak może tutaj też kierunek będzie ciekawy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie rozwiązane. A za ten tartak to widzę, się nie chcą brać specjalnie do roboty. Dobra, słuchajcie, 80%. Ile? 17 drewna, tu już niewiele zostało z tego. Dobra, zabierzmy tych, idziecie na mięsko. Tutaj was też zabieram w 10. Idziecie na po mięso. I tutaj gdzieś była ekipa jeszcze. Gdzieś 5, tutaj mamy 5. Idziecie po mięso. Surowa żywność musi być. Bez tego ani przetrwać. Jak tam z leczeniem? Leczenie widzę jest nieproblematyczne dla nas. I jest kolejna grupa. Przybywała kolejna grupa. Do naszego miasta przybył ponad tuzin osób. Rozglądają się dookoła z zachwytem. Ten generator to prawdziwe cudo. Pomyśleć, że lordowie chcieli zatrzymać to miejsce dla siebie. No właśnie. No właśnie, ale patrzcie, w sumie dyszka tutaj. Wiecie co? Zmieniamy pomysł. Przepraszam. A, to jest dobra. Tutaj 15. Tutaj działa. Ekipa tu też działa. Tutaj mogę ich powrzucać. Tu już od 6 do 20 pracują, ale tutaj chyba nie ma przy czym pracować. Ale zobaczymy. Mamy teraz ekipę, która faktycznie może popracować. I wiecie co? Jeszcze bym zrobił żywności jedną chatę myśliwską. Wydaje mi się, że to będzie dobry manewr. Zwłaszcza, że mamy zasoby na to, żeby to wszystko zrobić. I zróbmy kolejny mieszkańcy. Skoro nam przybywa kolejna grupa, wydaje mi się, że ona musi sobie tutaj pomóc. Super, mamy to. W takim razie 19 godzina wybiła. My zbieramy zasoby, budujemy młoty. Dobrze pójdzie, to ładnie wszystko to ogarniemy. Tylko tak, teraz przyjdzie chłód. Ja chyba tego dwóch poziomów nie dogrzeję. Patrząc potem, mniej niż godzinę. O, może się uda? No dokończcie te badania. Mamy to. Po godzinach pracy robią, ale widzicie, że to nam mega pomaga. Super, ekipa inżynierów tutaj jest mega wydajna. No i właśnie, badanie przerwane skończyli, ale widzieliście, po godzinach pracy już pracowali. Mega rewelacyjnie. To mnie ogromnie cieszy, że tak, tutaj świetnie im. Stąd was zabieram, tutaj nie ma co pracy już trzymać. Tu już budujemy namioty kolejne, żeby było gdzie spać. I ja się bardzo cieszę, że udało nam się osiągnąć kolejny poziom. I teraz tylko w zasięg. Słuchajcie, jak zasięg zrobimy, to będzie dobrze. Tylko zasięg, no też będzie się badał. Bagatela 7 do 8 godzin. No to jest cały dzień. Będziemy musieli nieźle tutaj lawirować między tym wszystkim. Ale mimo wszystko według mnie to jest super. O i mamy dostęp do drewna. Już 8, tutaj do węgla, chyba że do węgla na początku, żeby już tu kopali. A więc zrobimy troszkę tak, tu zbieraczy mamy. No tu już dużo do zbierania też nie jest, ale cały czas jest, mimo wszystko. Cały czas nam zasoby zbierają, więc jak dobrze pójdzie, to zasób węgla utrzymamy. Ale wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Tutaj 15 robotników, 8. No i właśnie to jest to, że ja wolę ludzi wysłać do ożywienia, żeby nam pozyskiwali, niżeli gdzieś indziej nam pomagali. Tu mam 10, bo więcej robotników finalnie nie mam. A nie, przepraszam, tu mam jeszcze. I wolę ich tu, niech nam żywność pozyskują, bo wydaje mi się, że to będzie dla nas kluczowe i potrzebne. A zapewnić schronienie, zapomniałem, słuchajcie. Więc musimy mieć więcej tych namiotów teraz. Budować. Mamy to. Wzrasta nadzieja. O, zdążyłem.
Miło, że zdążyłem. Bardzo fajnie, że zdążyłem. A, tu oczekują. Zakręt. Rozpoczyna się tutaj rząd łagodnych wzniesień. Między dwoma z nich skrył się prowizoryczny obóz. Zbadajmy to. Zagubieni, odnalezieni. W zagłębieniu terenu schroniła się grupa naszych ludzi. Ich zapasy spadły w szczelinę lodową. Rozbili obóz, by zaczekać na pomoc. Kilka dni temu trafiły tu zagubione dzieci. Mają szczęście, że ich znaleźliśmy, zanim pomarli z głodu. I odkryliśmy zapasy pod śniegiem. Zaprowadzimy do uchodźców. Możemy ich zostawić samych sobie, albo im wskazać drogę. Ale wiecie co, nie no, zaprowadźmy ich, bo jednak wiemy, że mogą tą grupą nie dotrzeć, a dla nas każda osoba to jednak ręce do pracy. Im więcej, tym lepiej. Dobra, ale nawet szybciej wtedy wrócą, tak? 7 godzin wrócą. Tutaj kolejna grupa za 13 godzin dołączy do nas. Kolejne domy także. No i mamy jeszcze 2 dni, 10 godzin na zbudowanie 2 strażnic. To się zrobi. To się zrobi, wydaje mi się, że to na spokojnie się zrobi. No i jak teraz z tym węglem? Jak z tymi zasobami? Mamy drewno. Teraz tylko ludzi nam potrzeba. Kurczę, ale patrzcie, tutaj z tego względu, że wysłałem ich względnie wcześniej, to tutaj już mogę ich zabrać i skierować tu. Oczywiście no to będzie słabo wydajnie dla mnie. Myślę, czy jakoś mogę jakoś inaczej tych skupnąć, no ale nie. Słuchajcie, nie mogę inaczej zrobić. Stale skończyły się zasoby wyczerpane i zrobiło się tylko zimniej. Ojoj. No to dogrzewamy, przeciążenie odpalamy. Ja wiem, że te domki tam na obrzeżach słabo sobie poradzą. Tu dogrzejemy. Tu was też dogrzejemy, żebyście chociaż zebrali to wszystko, co trzeba. No i kuchnia co? Odpalimy kuchnię? Jest za zimno. No wiedziałem. Sorry, stąd nie ma co. Was przerzucam w to miejsce. Dzieciaki tutaj już nam nie pomogą. W tym miejscu tak samo tutaj na tartaku muszę odpalić grzanie. Szkoda. Szkoda, bo przyznaję. No to zróbmy tutaj 6:20, jednak nie kombinujmy na tym. Tutaj tak samo. Dogrzejmy i skierujmy. A ci jeszcze pozyskują. No bo ci faktycznie późno poszli. Ale sami widzicie, że no z jedzeniem teraz nie zawalczymy dużo. No bo niestety nie mamy tego grzenia, ale 10 godzin to zajmie. Bo będzie 19, a tutaj nie pracuję dłużej, kurczę. Będzie to ciężkie, ale chyba sobie jakoś damy radę. Dobra, grzejemy, słuchajcie, 100 z węgla, zasób wyczerpany. Czyli tu zostało węgla 400, a tu zostało, a tu wyczerpali. Zostały nam 2 rdzenie. O, to nawet spoko. Skrzynie z drewnem, wszystko zostało wyczerpane. Całkiem spoko. Tu jeszcze grupa dojdzie. 6 godzin, słuchajcie, będzie 15 kolejnych robotników. To jest naprawdę super wynik. Dotarli i 15 dzieci, 4 inżynierów. Więc was wysyłamy dalej. Zamarznięty staw. Jedyne wyróżniające się miejsce na bezkresnej lodowej pustyni. Czyli chyba jakiś punkt orientacyjny bym powiedział raczej. Bo nic ciekawego tam nie zauważyliście. A teraz was. Tutaj, a nie, tu są inżynierowie. To was, inżynierów, wysyłamy z taką grupą. I tutaj jeszcze 2 dorzuciłbym. A tutaj bym zabrał tych inżynierów. Tutaj dorzucił tak. Tutaj mamy dyszkę. Patrzcie, gdzie mogę jeszcze ludzi dorzucić, jak przekierować, żeby... Mamy jeszcze 12 robotników. No to chyba tylko tak naprawdę budować, słuchajcie, nam zostaje. Porządek, właśnie strażnice. Barak zbieraczy drugi tutaj, w tym miejscu bym postawił, żeby nam zbierali węgiel. Postawmy to. Zawsze to jakieś ręce do pracy. Tak 3 drewna pójdzie. Jak zrobię tak, to tak pójdzie 2 drewna. No to proszę tak zbudować, żeby to działało. Kolejna grupa. Odnaleziono zaginione dzieci. Kapitanie, do miasta dotarła grupa uchodźców z zakrętu. Są wśród nich zaginione dzieci. Ich rodzice nie posiadają się z radości. No i o to chodziło, nadzieja nam wzrasta. Tylko martwię się bardziej tym, że nam zaczęli mocno teraz chorować. Dajmy tutaj lecznicę kolejną, niech też nam zbudują. To trzeba będzie wręcz obowiązkowo tą lecznicę, żeby była. Tędy ścieżkę, niech będzie. No i lecimy, jak ta technologia? 6 godzin. Umiarkowane odmrożenie. Jeden z naszych ludzi jest w ciężkim stanie z powodu odmrożenia. Nie unikniemy takich wypadków, jeśli w miejscach pracy nadal będzie tak zimno.
Ja sobie naprawdę zdaję z tego sprawę, ale ja nie jestem w stanie wam dogrzać. Węgla mamy, mamy zapas. Ale no inaczej nie dźwignę tego. Odmrożenia polecą, standardowo. Jestem tego świadom. A to jest zimno. Minus 50 stopni to są nie przelewki. Naprawdę, to nie są przelewki. Co z tym węglem? Produkujecie ten węgiel? Nie produkujecie? Nie widzę tego w ogóle. Zniszczony transport rdzeni parowych. Zasób wyczerpany. Znaczy tutaj. Dobra, czyli zostało jeszcze tylko trochę stali. 3 sztuki stali tam zostało. What? Poważnie? A tu 1 rdzeń został. Mega super. Jest dla mnie nad lepiej. Będę mógł tutaj przekierować. O, i właśnie o to chodziło. Zabieramy, demontujemy i was mogę zupełnie teraz w inne kierunki wysłać. Są super wiadomości. Wy tu już nie pracujecie, no trudno. Ile was tutaj jest? 2 godziny i mamy, słuchajcie, podgrzewanie. To ja bym teraz zrobił tak, że tu ustawiamy od 6 do 20. Damy kilku inżynierów, nawet 5. I podgrzejemy te posiłki. Ich, albo wiecie co? Dobra, może wytrzymają do jutra. Nie będę kombinował. Nie będę kombinował, może wytrzymają. Nie będą chyba surowej żywności wcinać, co? Jak myślicie? Okej, najważniejsze jest to, że robotników potrzebuję teraz tutaj. Na żywność. 12 na 15. Gdzie mam robotników pochowanych? Do drewna. Stąd was zabieram. Koniec pracy dla was dziś. Tu was wysyłam jeszcze. 7. Przy węglu mamy. Kurczę, tutaj mamy ekipę. 9. 1 tutaj wrzucę, tak. 14, no to jest 1. A mi węgiel na najbardziej zależy. Od 8 do 18, aha, tylko że tu długo nie popracują. No to rzućmy tak, żeby węgiel jednak wydobywali. A tutaj cóż, barak zbieraczy, ciśniemy. Dłuższe prace, no może nie. Koniec zmiany, ale patrzcie, jakie zapasy węgla. Na 3 dni mamy zapasy węgla. A to jest spokojnie. Jak dobrze pójdzie, to będziemy mieć za chwilę jeszcze cieplej. Mniej niż godzinę. Coś słyszałem, gdzieś jakieś wydarzenie. Przybywa kolejna grupa. Ta grupa uchodźców zaskoczyła gwałtowna śnieżyca. Światła naszego balonu przyprowadziły ich niezawodnie, nawet pośród najgorszej zamwieruchy. No to dobrze. To chociaż tyle dobrego. Tu was skieruję. Tu was skieruję. Tak samo tutaj. Tutaj pracujecie jeszcze, wyciągacie węgiel. I mamy, grzejemy, słuchajcie. Skoro tu grzejemy, to chyba najwyższa pora wziąć się za hutę, bo nie mamy. Ja bym leczenie zrobił, ale wiem, że bez stali, to my zaraz będziemy płakać. Chyba że zdążymy, słuchajcie, wydobycie węgla to nie, ale coś tutaj, modernizacja leczenia. 10 stali, baraki, właśnie, baraki by nas urządziły. Z drugiej strony modernizacja, jak tam z leczeniem? Przydałoby się. A właśnie, tutaj zauważyłem, że chyba jakaś wtopa była. Proszę, tutaj leczenie odpalamy. O! Jakieś nieporozumienie tutaj nam wyszło. Dlaczego dopiero teraz? I bierzemy się tutaj. Tu też rozmontujemy, bo już nic nie zostało z tego. Bardzo fajnie. I finalnie tu demontujemy, a tu robimy... huta. Huta według mnie idealnie będzie tutaj pasowała, bo trzeba rozpocząć pracę wydobywcze stali, której niedługo nam się będzie kończyć. Stos węgla zasób wyczerpany, a węgiel tutaj już wydobywamy. Niech zbierają. Niech zbierają. 9 na 10. Tartaki pracują. Słuchajcie, dobrze jest. Wydaje mi się, że jest dobry kierunek, by w końcu to ogarnąć, ale no teraz niestety będę musiał wyłączyć to dogrzanie. Choć może jeszcze 53. Aż tak źle nie jest, więc może wyłączę finalnie bliżej tego jednego dnia. Zobaczymy. Zobaczymy, oczywiście dobijamy do północy, żeby już ten temat zamknąć. Tutaj mogę natomiast postawić drugi, wydaje mi się, warsztat w tym miejscu, który pomoże nam szybciej generować wiedzę. Więc to powinno nam temat
ładnie zamknąć. No i kolejne domy. Mieszkańcy, namioty. Wydaje mi się, że to będzie clue naszych działań. I dzięki temu jesteśmy w stanie coś tu więcej zadziałać. Choć ten jeden namiot jeszcze sobie daruję, bo patrzymy, że jeszcze strażnicę mamy postawić. I patrzcie, żona jaka jest wielka tutaj. To może ja ją jednak tu postawię w tym miejscu. Tylko ich nie będę bardzo dogrzewał. Dobra, zmiana planów. Domy budujemy od tej strony. Raz i dwa. Pytanie, czy ja w ogóle trzeci dom jestem w stanie tu postawić? Nie mogę wstawić. What? Jakie oszustwo. Ale oszustwo. O kurcze. To jestem załamany. W takim razie takim przebiegiem sytuacji nie powinno tak to wyglądać. No cóż, jednak nie można mieć wszystkiego, jak widzicie. Patrzę, jak tutaj z tym zabudować. Wydaje mi się, że o. Bym tak postawił. I tutaj postawił. Patrzę, jak tutaj, żeby objąć jak najwięcej tych domów. To to będzie miało rację bytu. I tutaj dwie strażnice postawimy. Robi się większy porządek. I taki zamysł, takim zamysłem, słuchajcie, kończymy tutaj. Kolejne grupy dołączyły, kolejne grupy wytwarzamy. A my tutaj za chwilę przegrzanie niestety będziemy się wyłączyć. Na chwilę dosłownie, ale spokojnie tu odpalamy grzanie, żeby radzili sobie troszkę gorzej, ale leczenie nadal obowiązuje. Leczenie nadal obowiązuje, jest chłodno, będzie troszkę więcej chorych, ale nadal leczenie obowiązuje. Idzie na leczenie, idzie na leczenie. Tutaj idzie na leczenie 7 godzin. Zapas żywności, to mnie boli, że nie możemy z tym zrobić, ale to od rana będzie funkcjonowało w normalnych składzie, więc tutaj aktywujemy. No i ostatni, kolejny dzień będzie, słuchajcie, już cieplej. Ten będzie jeszcze jeden zimny, a później cieplej. Więc jest nadzieja i widzę światełko w tunelu. Jeżeli natomiast ten epizod przypadł wam do gustu, to pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby być właśnie na bieżąco. Nie zapominajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!